Witajcie, muszę opanować jakąś taką techniczną możliwość, nie wiem, czy shortami. Takie czasami myśli mi przyjdą, które może się uda zmieścić w minutę. Słuchajcie, taką rzecz, która mi przyleciała przez głowę, kiedy wspomniałem o. Nie lubię tego słowa trójca, która została stała się kością niezgody. Natomiast jeśli się załapie ideę, jakby Bożej dyspensacji, czyli jego udzielania, jego Bożego planu, to bardziej nam przyswoimy sobie to, tak? Że Bóg na, ma takie, ma, ma Boży plan udzielania się czy przeprowadzenia swojego zarządu w świecie, od, od Adama aż po koniec ma plan. Przecież mówimy o wszechmocnym Bogu, który nad wszystkim czuwa. I teraz y, wspomniałem jakoś, nie wiem dlaczego, y, takie sformułowanie Bóg, y, Abrahama, Izaaka i Jakuba. I teraz tylko taka mała rzecz, że y, Abraham jest typem ojca, bo mówili, że nie, nie wmawiajcie sobie, że ojca Abrahama macie. Jest tym ojcem narodów, jak to ojcem ludzi wierzących, tak jest powiedziane. No ale jest Izaak, jest typem Chrystusa. Czyli Abraham jest typem Boga, jest obrazem takim ojca. Izaak jest typem syna, który został złożony w ofierze, ale to z tym Jakubem. I to chciałem wam się podzielić, bo to się będzie spinało gdzieś, może będę dalej męczył Wam temat duszy. Zauważcie historię Jakuba, co się działo z Jakubem. Jakub jest tutaj w typologii obrazem tego, co robi Duch Święty, czyli cały czas nieustanne walki z Ezawem o pierwszeństwo, o pierworództwo, o o, jaki to on cwany był. To jest, to jest obraz walki w duszy. O to, co ja chcę. No, nie ukrywajmy, Jakub z tego słynął. Cwaniaczek, tu zapięte łapał, tutaj coś. Tutaj te żony, te, te owce, kozy, rozdzielanie, a to łaty, a to plamki. Ciągle coś z tym Labanem, z tym swoim teściem, nie? I tam miał Le i Rachelę. No, yy, ciągle coś. I to pokazuje właśnie, to jest obraz, ten Jakub, z którego imienia chyba z, powstał Izrael ostatecznie. To co pokazuje nam ta historia, że na etapie Jakuba, czyli który jest typem pracy Ducha Świętego w nas, zauważcie, że Musi się coś dokonać. No, on był tak męczony przez Boga, tak prostowany. Te wszystkie rozmowy, te obietnice, że będzie, że że yy, będzie miał. Znowuż tam dostał obietnicę, tam kiedy był na 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 głowie na kamieniu, nie? Tam spał. Drabina, walka z tym. No działo się. Bóg miał jakiś plan wobec tutaj coś pokazać w tej całej generacji. Taki w końcu stwarza Izraela, nie? Z potomstwa, z Jakuba. No to nie jest mała rzecz, ale co jest właśnie, co jest, co się kończy, co, jaki jest rezultat? Rezultat zauważcie hmm, Jakuba. Mam nadzieję, że łapiecie mnie w lot, dobra? Rezultatem wykonanej pracy w Jakubie, czyli rozdzielenia przez Ducha Świętego w nas, on jest tym typem tej pracy Ducha Świętego że rozdziela duszę, że nie to co ty chcesz, nie ta żona, nie to, nie te owce, prawda? No nie cwaniaku, I przecież on to był cwaniak. Przecież ten Jakub był cwaniakiem. A mimo wszystko pan wykonał w nim pewną pracę, która zaowocowała tym, że z niego powstał Izrael. On został nazwany Izraelem, czyli Ludzie Izraela. Na początku pamiętajcie, to jest ta geneza, które, którą wam już troszeczkę tam odsłaniam. Niektórzy z was wiedzą o tym, jak prześledzicie nazwę Izrael, to tak naprawdę pierwsze nazwy, co do ludności, to było, że lud Izraela, czyli ludzie należący do Jakuba, którzy z tego plemienia, z tej rodziny się wywodzili, tak? Ludzie Izraela. Tak to się zaczęło, nie? Czyli kiedy mówimy teraz, że Izrael to to są ludzie Jakuba. Tak naprawdę to jest to znaczenie, że Izraelici to byli ludzie Jakuba. I teraz jak to w typologii jeszcze się przekłada do nas? Ano no właśnie, kiedy Duch Święty w nas coś wytwarza, oddziela sobie lud wybrany, ten, właśnie ten wybrany, właśnie dlatego Izrael jest typem, tak ogólnie, jest fizycznym typem, tego, co Bóg chce w ogóle z człowiekiem zrobić, tak? Czyli, że sobie wybrać ludzi, którzy będą mu oddani, będą słuchać Go, będą prowadzeni w Duchu Świętym, Jego przekazaniami, Jego Słowem, Słowem Jezusa. I kiedy wytworzy sobie taki lud, prawda, ten tłum, który będzie stał przed tronem, Baranka i go chwalił, to będą Ci wybrani, to będą, to będą Ci ludzie dla Niego, ten Izrael, tak? Ten drugi duchowy, ale to się oddziel, to się robi w świecie. Nie, nie mylmy tutaj tych nurtów, tutaj szalonych na Ziemi, kto to tam z tych Murzynów nie jest Izraelem. To jest duchowy wymiar, tak? Czyli. <laughs> Każdy, kto, właśnie kogo Duch Święty opracowuje w jego sercu, że nie to, co ty chcesz, to jesteśmy Izraelem, ale nie ci, co na YouTubie tam się przechwalają i kłócą i doktrynę z tego robią. Nie, nie w ten sposób. To jest do radowania się naszego. To są obrazy i typy po to, żeby zobaczyć coś pięknego, a tak samo jeszcze kiedyś może poruszę kwestię, jak dla Izaaka oblubienica była wybierana. To jest w ogóle dopiero piękny obraz, kiedy, no ale to już kiedyś. Albo dobra, to już skoro mamy te 6 minut, to zrobię taką małą stawkę. To już polećmy. Ja nie wiem, przecież to ja nie umiem. Nie zrobię shortów. Nie uda mi się z Wami żadnych shortów zrobić. Przecież jak można short zrobić z Biblią? To, to jest nie wiem po co. To, to powiedzieć hello, dzień dobry babciu. Co ty, jak można zrobić shorty z takimi rzeczami w ogóle? wybaczcie. Oj, to zrobię. Niech będzie nawet paręnaście, dwanaście minut. Słuchajcie, jeszcze jest taka sprawa kiedy Abraham wysłał sługę swego. I tu jest mały dings, taki niuans, coś pięknego. Oczywiście pamiętajcie, że jakby czasami coś Pan pokazuje nowego, ale czasami to jest też podstawą, że coś gdzieś przeczytałeś, usłyszałeś, albo szczątkowe obrazy gdzieś były, nie? Jednakowoż, tak jak mówię, to są rzeczy dla naszego radowania. Nie ja, to takie podobne rzeczy też znajdziecie gdzieś. Natomiast tutaj... Ym, tak jak tutaj, tak, ja nie wiem skąd ja wiem z tym ojcem, ojciec Abrahama, Izaaka, Jakuba, ale tutaj z tym jeszcze Abrahamem jest taka sytuacja, że Abraham wysyła sługę, który w domyśle, że niby to był ten Eliezer, ale to nie jest powiedziane, że to był ten Eliezer, dlatego że kiedy w opisie jest, że wysłał sługę, tam już nie ma jego imienia wy wymienionego. Wcześniej w innych sytuacjach ten wielki, ten na nadrzędny sługa w domu był wymieniony, natomiast kiedy udaje się w drogę, w całej tamtej historii, kiedy wys wysyła, nie ma wymienionego jego imienia. I to jest kolejny taki mały, fajny typ, że oblubienica dla Izaaka, żebyście nie, nie zrozumieli, bo jak uprzecie się przy jednej rzeczy, co jest, typem, obrazem dla radowania się, i powiecie, a to co ty tutaj mieszasz teraz tu Jakub jest typem Ducha Świętego, nie nie, nie mówię, że on jest typem ducha świętego. Mówię o tym, że jako, jakby na etapach pewnych, tak? Że Bóg coś jakby pokazuje, że są pewne etapy, że jest. To jest świat duchowy. Koryntian mówi o tym, że duch nam to objawia, tak? Nie w uczonych słowach mądrości, ale w których to Pan objawia pewne rzeczy i one są dla naszego radowania, pewne, pewne typy, pewne pewna symbolika, nie? I to, co się w nas teraz dzieje, że yy, yy, dla Izaaka oblubienica pozyskiwana jest przez sługę, którego nie widać. Oczywiście, że Duch Święty gloryfikuje Jezusa Chrystusa, natomiast ta jego cicha wewnętrzna praca w naszych sercach, kiedy coś się dzieje, zmienia, niepokoi, czy nawet smutek pewien nachodzi, rozdziela, yy, wskazuje małe niuanse. Słuchajcie, mam nadzieję, że wielu z was jest na etapie, Małych niuansów, coraz delikatniejszych rzeczy, coraz takich delikatniejszych napomnień, więc ten sługa tam jest bezimienny, prawda? Nie widzimy czasami tej pracy, nie jest on wyznaczony, tak? Czyli yy, wykonuje w nas jakąś pracę, ale co robi? Po to, by pozyskać, by przeobrazić was. Was, jako na no, oblubienicę, żeby przygotować. Tam jeszcze jest dużo innych rzeczy, że ozdabia nas klejnotami, zawióz, prawda? Tam są fajne rzeczy, poczytajcie sobie. I ostatecznie, jeszcze jest taki mały, jeden piękny obrazek, chcę wam powiedzieć, co tam zauważyłem. Wierzcie mi, że, że nie, nie wszystko da się znaleźć na YouTubie, to trzeba poczytać. Ale mnie uderzyło tam jedna rzecz, bo to nie można żyć z samym YouTubem i cudzymi kazaniami. Trzeba czytać i wchodzić w te po prostu obrazy piękne. Mnie tam uderzyło a jeszcze do tego wrócę sobie, ale tam jest taki mały jakiś taki chyba momencik, zaraz sprawdzę na razie z głowy, to powiem, że. Ten Eliezer chyba opowiadał, no bo co by miał do roboty? Wiecie, że to była z, z innej, z plemienia powiązanego tam, z rodziny, z pobratymców, natomiast. Rebeka, natomiast ona w życiu takie były czasy, że tam się dobierało komuś małżonkę, oblubienicę i, i wszystko w temacie. I szli z podarkami i robili deala i brali komuś żonę, nie? Więc nie było miejsca na jakieś romantyczne dyskoteki, czy jakieś mruganie o oczami, nie? Bierzesz, jedziesz do chłopa, którego nie znasz, nie wiesz jak wygląda i, i będzie twoim mężem. I teraz właśnie yy, nam nie znamy Jezusa według ciała, ale według ducha, nie? I teraz Duch Święty... Objawia nam piękno Jezusa, nie? Raz, że zbawił nas, dał, dał życie, pokój, ale my jeszcze go nie widzimy w pełni chwały, i on nas przygotowuje do, do tej chwały, że yy, on nas przygotowuje duch święty swoją pracą. I tam był taki moment, że ona chyba jechała, ja muszę to sobie teraz znaleźć, i ona w pewnym momencie tam, jak się zbliżali, to z, z, dopytała się tego sługa chyba, czy. Czy to jest ten, kim jest ten mężczyzna tam, kiedy ujrzała Izaka? <noise> ja nie wierzę, że ja to z czapy mówię. Ja muszę to poczytać zaraz w piśmie. Jakie je tak jest, to po prostu nie wierzę w to, że skąd ja bym to miał, że ona tam zapytała, kim jest ten człowiek tam. Więc to jakieś tak jest, to słuchajcie, to jest niemożliwe, że jakby tak właśnie Duch Święty w Duch Świętych nas robi, że jest jakaś taka radość z takiego wyczekiwania, nie? Że, że taki element daje nam, że, że musi być coś takiego, że ktoś nam opowiada, opowiada, ale potem gdzieś jak się zbliżamy, to jest taki moment, że to to on, nie? Nie więc to jest po prostu dla mnie mega. To jest jakby czasami się tak zastanawiam, to jest coś tak ukrytego, taki pociąg, tak mówisz, to nie widzisz oczami, ale. Jest coś niesamowitego. Coś niesamowitego jeszcze przed nami jest do zgłębiania, słuchajcie. Zaraz idę, oglądam y ten, otwieram ten słowo i zaraz zobaczę, czy tak jest. <grym> nie, ja już tym kończę, po prostu jestem roztopiony. <grym> ja nie mogę, słuchajcie, to jest mega odlot. Po prostu weźcie, poczytajcie okularów, nie mam, aż mnie oczy mam rozmazane, wszystko. Słuchajcie, kochani, Wejdźcie tam sobie, rozkochajcie się w tym. 24, pierwsza Mojżeszowa, 24. Poczytajcie sobie tam o, o tym Izaaku. Mnie rozwala jeden werset, to co wam powiedziałem, otworzyłem. Czyli jednak zapadają w serce jakieś obrazki. Kochani moje, kochani moi, weźcie sobie, roz, roztapiajcie się w tym, roztapiajcie. Niech was duch w to wprowadza. Słuchajcie, jest 24. Cała historia. I teraz tak to przeczytam Wam, dobra. Kiedy zdążali tam do domu, ten sługa, prawda, bezimienny, z tą Rebeką, tam jest 63 werset. 1 Majorzyszowa 24-63. I wyszedł Izak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. Także podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda. ona w życiu go na oczy nie widziała, pamiętajcie. Z daleka, jeśli szukacie jakiegoś romantyzmu, to chyba tylko tutaj. Słuchajcie, opowieść, później jeszcze pieśni nad piśniami w ogóle. Opowieść miłości Jezusa do nas, to jest romantyczna opowieść. Słuchajcie, ale to mnie rozwala. Naprawdę. I 65. Zsiadła z wielbłąda, ale ona go na oczy nie znała. I mówi tak o, do sługi, nie? Czyli tam gdzie z daleka ujrzała, siada i pyta się. 65. I zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie. To już mnie rozwala, a reszta to już. I odpowiedział sługa: To jest mój Pan. Wtedy z... wzięła zasłonę i zakryła się. Więc. To jest jeden z piękniejszych wersetów Biblii. Kiedy zapytała sługę. Słuchajcie, w nas Duch Święty opowiada nam Jezusie, On nam Go przedstawia, i mówi zapytała sługi, kto to jest ten mąż? Słuchajcie, my jeszcze nie widzimy Pana. Objawi się nam. Ale w naszych sercach jest coś takiego, co pociąga nas. Widzimy jakby zwierciadło, ale wówczas twarzą w twarz. Kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie, nam na spotkanie. Kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest mój pan. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. Dobra, to do zobaczenia z Bogiem. Albo raczej do usłyszenia. Bracia i siostry, do usłyszenia. Albo i do zobaczenia, kto wie.